już najlepsi w sezonie 2013-2014. Na trzecim stopniu podium w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata Severin Freund był wczoraj po piątkowym konkursie jeszcze wiceliderem. Ostatecznie o 9 punktów wyprzedził go dzięki temu, że dzisiaj wygrał Peter Prewc, który kończy sezon na drugim miejscu. Znakomity sezon, 21 lat, Severin Freund niewiele starszy. No, nowe pokolenie skoczków, tak można powiedzieć, dochodzi do głosu. I cała polska drużyna w wyczekiwaniu na to, żeby jej lider Kamil Stoch, dwukrotny mistrz olimpijski, mistrz świata i zdobywca Pucharu Świata. Wszystko to się stało w ciągu półtora roku. Niewiarygodne przyspieszenie tej kariery, którą zawsze przypominaliśmy już od dwunastolatka, który powiedział, chce zostać mistrzem olimpijskim i został. Teraz bardzo ładne przywitanie z rywalami, oddanie im szacunku za to, że wspólnie stworzyli tyle razy tak wielkie widowiska, jakby chociaż to dzisiejsze, przecież to były piękne, niezwykłe zawody. Kamil jest sportowcem, który bardzo pięknie podchodzi do tej rywalizacji. A warto wspomnieć, że 10 lat temu w Zakopanem debiutował w Pucharze Świata. Wtedy było 49. miejsce. Pierwsze podium i od razu zwycięstwo w styczniu 2011 roku, a więc nie tak dawno. W tym sezonie 6 wygranych konkursów, wiele miejsc na podium. No i w sumie 1420 punktów. Przewaga ponad 108 punktów nad Peterem Prewcem, 117 punktów nad Severinem Freundem. Rok Kamila Stocha, bo przecież dwa złote medale olimpijskie, to jest coś wielkiego. Jest 6. zawodnikiem obok Bredesena, Weissloga, Nykänena, Morgenstern'a, Yamana, który ma w swojej karierze indywidualny złoty medal olimpijski, mistrza świata i zdobywcy Pucharu Świata. Oto człowiek spełniony, który kiedyś wymyślił sobie taką karierę, przede wszystkim wymyślił to, że będzie żeglował w przestworzach. Mają skoki magię, mają siłę przyciągania, która powoduje tę wielką fascynację widowni, także telewizyjnej. Przecież siadają widownie porównywalne do piłki, do tego opium sportowego, a tymczasem tu mamy całą serię sukcesów i Mazurek Dąbrowskiego. Dziękujemy Kamilowi za ponad 4 miesiące wielkich emocji, których dostarczał nam w tym sezonie. Dziękujemy jego rodzicom, jego żonie, wszystkim trenerom, którzy przyczynili się do tego, że taki mistrz nam się wychował. Wielkie gratulacje dla Łukasza Kruczka, bo oprócz tego, że Kamil zdobył dwa złote medale olimpijskie i zdobył kryształową kulę, to polscy skoczkowie w tym sezonie zgromadzili najwięcej punktów w historii występów w Pucharze Świata, więc wielkie brawa dla Łukasza, dla całego sztabu szkoleniowego pracującego także z młodszymi zawodnikami, bo przecież mieliśmy także sukcesy na Mistrzostwach Świata Juniorów. Jakub Wolny mistrzem świata juniorów, drużyna, dobre występy na Uniwersjadzie, zwycięstwa w Pucharze Świata, nie tylko Kamila Stocha, no więc to był naprawdę dobry sezon. To jest piękny projekt, który nazywa się Polskie Skoki Narciarskie. Ciągle z sukcesami i wydawało się, że po tej wspaniałej przeszło dekadzie sukcesów Adama Małysza ciężko będzie coś nowego wnieść, a tymczasem mamy wspaniałą kontynuację. To jest niezwykle ważne, że tradycja jest w jakiś sposób przekazywana. Tę zdolność budowania czegoś nowego, co nie jest częstą rzeczą w polskim sporcie. Mieliśmy przecież wiele dyscyplin sportowych, które żyły wielkością, syciły się chwałą, a później poszły w zapomnienie. Skoki żyją, to jest ten najważniejszy przekaz, a my dzięki nim również cieszymy się wielką radością.